Rusza wojewódzki program wspierania zapłodnienia metodą in vitro. Jesienią zainteresowane pary będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w wysokości 8 lub 4 tysięcy złotych, w zależności od tego, czy para korzysta z własnych zarodków, czy od obcego dawcy. Paweł Jędrusik. O tym, że pieniądze na in vitro będą, Sejmik Województwa Śląskiego zadecydował na początku tego roku. Jednak dopiero w czerwcu program został pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Mamy zatwierdzony program, zaczynamy wdrażanie. To jest wsparcie dla ponad 2000 par, to jest wsparcie, które będzie przez kilka lat realizowane w naszym województwie. To jest wsparcie, które pomoże kobietom, mężczyznom, mieszkańcom województwa śląskiego w tym, żeby mogli mieć dzieci. Niezwykle to było niewłaściwe, że w 2017 roku takie wsparcie, które było w Polsce dla wszystkich ogólnodostępne, zostało zaprzestane przez rząd PiS. W województwie śląskim też takiego wsparcia na poziomie samorządu województwa nie było. Dopiero kiedy marszałek Jakub Chełstowski opuścił PiS i związał się z dotychczasową opozycją, pojawiła się szansa na specjalny wojewódzki program dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie z tego sprawę, że czynnik dzietności w naszym regionie jest bardzo niski. Dlatego ta metoda jest jedną z tych, która być może poprawi dzietność w naszym regionie. Problem bezpłodności w całym kraju jest poważny. Dotyka 16% par. Z programu Urzędu Marszałkowskiego będą mogły skorzystać te z nich, których kobieta ma od 20 do 42 lat. Dodatkowo istotne będą wskazania medyczne oraz pozostawanie w związku małżeńskim lub partnerskim, a także miejsce zamieszkania. Z dofinansowania może skorzystać para zamieszkująca co najmniej pełne 3 miesiące w województwie śląskim, to znaczy jedna z osób musi zamieszkiwać przez co najmniej 3 miesiące w województwie śląskim. Program ruszy, kiedy w drodze konkursu zostaną wybrane placówki medyczne, które będą go realizować. Jedna para będzie mogła dostać dofinansowanie do maksymalnie 3 procedur. Na realizację programu in vitro województwo śląskie wyda w ciągu 4 lat 20 milionów złotych.